Magazyn Miejski w piątek, 22 lipca. Artur Kisielewicz, zapraszam na szczegóły. Dziś w wydaniu Światowe Dni Młodzieży w Inowrocławiu. Remonty w szkołach. Inowrocław gości uczestników Światowych Dni Młodzieży. Ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży odbyła się na rynku. W Inowrocławiu goszczą już uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Podczas uroczystego otwarcia, które odbyło się na rynku, prezydent Ryszard Brejza powitał pielgrzymów chlebem i solą oraz przekazał młodzieży z Polski, Niemiec i Kanady klucz do miasta. W centrum spotkało się blisko 200 młodych ludzi, by wspólnie przygotować się do wydarzeń głównych w Krakowie. Przede wszystkim lepiej poznać się, aby w tej wspólnocie z radością przeżywać wiarę. Było kolorowo i radośnie, a wspólnym śpiewom nie było końca. Pamiątką z wizyty w Inowrocławiu z pewnością będą przekazane przez urząd gadżety promocyjne. Nie zabrakło również stoisk z regionalnymi specjałami, które spotkały się z zaciekawieniem pielgrzymów. Tegoroczne spotkanie młodzieży z papieżem będzie miało charakter szczególny. Przez te dni chcemy przede wszystkim obudzić wiarę w tych, których ostygła przez może ostatni czas. Myślimy tu przede wszystkim o młodzieży polskiej, ale także tych, którzy przyjadą tutaj, bo pośród nich, pośród tych pielgrzymów będą też ci, którzy gdzieś może stracili nawet sens życia. I chcemy dzięki takiej atmosferze, dzięki temu, co dzisiaj tutaj możemy zobaczyć, chociażby w Inowrocławiu, zobaczyć, że Kościół żyje, Kościół jest młody. Wzorem lat ubiegłych w okresie wakacyjnym miasto remontuje i modernizuje szkoły i przedszkola. Aż 1 000 000 zł wyda miasto, by wyremontować i zmodernizować szkoły i przedszkola. Choć wakacje w pełni, zarządcy placówek oświatowych dbają o polepszenie bazy dydaktycznej i poprawienie estetyki celem podniesienia komfortu i bezpieczeństwa nauki młodych Inowrocławian. Od dużych inwestycji prowadzonych w kilku etapach, typu remont dachu, po drobne prace naprawcze usprawniające funkcjonowanie obiektu, ekipy budowlane nie próżnują. W tym roku w budżecie miasta przewidziano kwotę prawie 1 200 000 na remonty w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. No i remonty praktycznie we wszystkich placówkach trwają. Co remontujemy? Różne rzeczy. Począwszy od pomieszczeń technicznych w przedszkolach typu kuchnie, klatki schodowe, ale również dachy. Bardzo duże inwestycje. Inwestycja toczy się już na terenie gimnazjum nr 1. Za chwilę pewnie zacznie być robiony dach na terenie szkoły podstawowej nr 2, ale również ogrodzenia, boiska modernizujemy. Wysuszony już nieco mocno wyeksploatowany orlik przy szkole podstawowej nr 6. Sale lekcyjne, w których remontowane są posadzki, korytarze, klatki schodowe dostosowywane do przepisów PPOŚ. Jest tego dużo, w każdej placówce praktycznie coś się ważnego dzieje. Szkoły przygotowują się na rok szkolny, ale na szczęście jeszcze ponad miesiąc wakacji. Kończymy magazyn miejski. Miłego weekendu. Do zobaczenia. Czwartego lipca w Muszli Koncertowej Parku Solankowego odbędzie się kolejny koncert z cyklu Inowrocławskie Lato Muzyczne. Początek zdarzenia pod nazwą Usta Milczą, Dusza Śpiewa o godzinie 16:00. Wstęp wolny. 29 i 30 lipca upłyną w Inowrocławiu pod znakiem opery i operetki. Kujawskie Centrum Kultury zaprasza na bal w Savoyu i musicalową galę New York, New York. Koncerty odbędą się w Teatrze Letnim przy ulicy Świętokrzyskiej. Początek zdarzenia o godzinie 19:30. Wstęp wolny. Marcin Glebiak, witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia, a dzisiaj będziemy mówić może inaczej. Ważne informacje na pewno dla tych, którzy chcą studiować. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Bąkowska-Janiszewska, dziekan Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości imienia księcia Kazimierza Kujawskiego. I niebawem, można dodać,
będzie w Inowrocławiu. Tak. No właśnie, bo to nie żadna filia ani zamiejscowy ośrodek, tylko samodzielna siedziba w gimnazjum numer 2 na naszym Rąbinie. Tak. No to pierwsze pytanie od razu ciśnie się na usta. Skąd pomysł, żeby z Torunia przyjechać do nas, do Inowrocławia? Znaczy tak, my szkołę w Toruniu prowadzimy już ponad 7 lat. I nosi ona nazwę Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ponieważ zaczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem z Inowrocławia imienia księcia Kazimierza Gojawskiego. I ta współpraca tak owocnie się rozwijała, więc postanowiliśmy, że dla nas Inowrocław może być świetnym rynkiem i może spowodować, że szkoła będzie się dobrze rozwijać, bo tu jest niesamowicie bogaty region, bogaty w sensie i miast dużych, mniejszych i okolicy. A jeszcze jedna ważna sprawa, że Inowrocław nie ma własnej szkoły, więc postanowiliśmy jakby ten Toruń porzucić na rzecz Inowrocławia i stworzyć w Inowrocławiu szkołę, która będzie tylko szkołą z Inowrocławia. Mhm. Czy obiekt, budynek gimnazjum numer 2 zapewni wasze potrzeby? To znaczy na początek na pewno, bo nastawiamy się głównie na kryminologię, ale budynek generalnie jest bardzo atrakcyjny. My też dysponujemy niemałym zapleczem z Torunia, które nie jest zapleczem jakby nieruchomym, jest zapleczem ruchomym, który możemy przenieść. Warunki lokalowe są wręcz idealne, bo szkoła jest duża, ładna, nowa, więc i z parkingami, więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce. Mhm. Kogo zapraszacie? Czy tych przyszłych studentów młodych zaraz po maturze, czy nieco starszych? Bo wiem, że też jest tak, że gro osób po 30, 40, nawet jeszcze dalej chce studiować. Znaczy tak, na maturzystów stawiamy zawsze. Na maturzystów stawiamy zawsze, bo to młodzież lubi interesujące kierunki, lubi szybko osiągać sukcesy, a te nasze kierunki akurat by to umożliwiły, ale nastawiamy się, tak jak pan mówi, dokładnie też na osoby po 30, po 40, a nawet po 50 roku życia, dlatego że wiemy, że jest gro ludzi, którzy chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie, może zmienić kierunek, jeżeli mają już wykształcenie, a praca, dom, obowiązki jakieś rodzinne powodują, że do innego miasta nie chcą dojeżdżać. Natomiast gdyby pojawiła się szkoła w Inowrocławiu wyższa, to myślę, że chętnie by skorzystali i właśnie na to liczymy, że jednak będą chcieli przyjść do nas ludzie tacy starsi. Zresztą z doświadczeń w Toruniu wynika, że bardzo dużo osób tego typu studiuje, trochę starszych, a mieliśmy nawet 3 przypadki, gdzie studiowali rodzice z dziećmi. No, mama proszę. Z synem, tata z synem. I jak wychodziły te duety rodzinne? No muszę panu powiedzieć, że świetnie, bo wiadomo, że młody człowiek nie pójdzie z rodzicem, jeżeli nie ma z nim takiego dobrego kontaktu, więc przychodzili tacy ludzie, którzy mieli świetny kontakt ze swoimi rodzicami i tworzyli czasami takie ugrupowania, które były ogromne, spotykali się w domach, douczali się i przynajmniej 2 z nich, które pamiętam, te komplety, mama z synem i tata z synem, to najlepsi nasi studenci. A kto był lepszy? Kto się lepiej uczył? Rodzice czy o, tu będę niegrzeczna, ale dzieci mają większe możliwości z racji wieku, natomiast rodzice są pilniejsi. Także w tych wypadkach to jednak nie, w jednym mama, a w drugim syn od taty. No proszę. Wróćmy do kierunku kształcenia. Już pani wspomniała, że duży nacisk będziecie kładli na kryminologię. To nowy kierunek właściwie w całym regionie. Prawda? Tak, znaczy kryminologia pojawiała się na innych uczelniach, ale jako specjalizacja. Natomiast my dostaliśmy swego czasu, byliśmy jedyną uczelnią niepubliczną, która dostała uprawnienia na prowadzenie kierunku kryminologia i rzeczywiście na tą kryminologię będziemy stawiać, ponieważ to naprawdę jest fascynujący kierunek, daje dużo możliwości pracy w wielu takich interesujących miejscach. Czego będziecie uczyć na tym kierunku? Kryminologia, naprawdę bardzo mi się podoba ten kierunek, bo ma takie szerokie spektrum. Jak ktoś miał ochotę studiować prawo, powiedzmy samo ścisłe prawo nie było dla niego atrakcyjne, to kryminologia jest idealna. Mamy tam prawo karne, prawo rodzinne, procedury prawne z innych dziedzin. Kultura języka polskiego, czy socjologia, filozofia, patologie społeczne, patologie rodzinne, naprawdę całe spektrum interesujących przedmiotów. To ma być jeszcze tak zorganizowane, że pierwszy rok studenci robią wszyscy razem, potem są 4 różne moduły, na przykład policyjne czy patologie rodzinne i wtedy też jeszcze można się ukierunkować jakby bardziej
na któryś z wybranych aspektów. Czyli potem można pracować w różnego rodzaju instytucjach. Tak, w różnego rodzaju instytucjach, gdzie możemy przeciwdziałać patologiom społecznym, bo tak naprawdę kryminologia jest to nauka o przestępstwie, o przestępczości i na tym kierunku zajmujemy się jakby aspektem przestępcy, środowiska, z jakiego on wychodzi, jakie motywy nim kierują, też jego relacja z ofiarą. Także mówię, całe spektrum interesujących przedmiotów, od psychologicznych po prawne, gdzie możemy się jakby dokształcać. Kolejne dwa kierunki, kosmetologia. Tutaj też będziecie tego uczyć? No ja myślę, że kosmetologia, jak na Inowrocław, to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że macie państwo uzdrowisko. Jeżeli jest uzdrowisko, to znaczy, że są ludzie, którzy chcą wyglądać pięknie. Zresztą z tego, co wiem, do Inowrocław ma kilka dobrych spa, gdzie nasze studentki na pewno znajdą pracę. Zresztą dużo dziewczyn z Inowrocławia skończyło już u nas studia i prowadzą tutaj gabinety. Także myślę, że i będzie bardzo dobre rozwiązanie, bo będzie dużo praktykantek, więc można sobie tego pracownika wybrać, bo to jest zawsze problem, że jak chcemy mieć dobry gabinet, dobre spa, to musimy mieć dobrych ludzi, a dobrego człowieka można znaleźć na przykład przyjmując go na praktyki, prawda? Bo Nie, z samego obejrzenia kogoś nie wyjdziemy, dojdziemy do wniosku, czy to będzie dobry pracownik, czy nie. Musimy go sprawdzić. I też stawiacie na takie praktyczne zajęcie, nie tylko na teorię. Musimy. Wszystkie nasze kierunki, bo po 2012 roku mamy zmianę jak gdyby ustawy o szkolnictwie wyższym i trzeba było się zdeklarować i uczelnie zawodowe takiego typu jak nasza, gdzie kształcimy na pierwszym stopniu tylko, głównie mogłoby mieć tylko profil praktyczny. A profil praktyczny oznacza, że każdy z naszych studentów musi w ciągu studiów odbyć przynajmniej 3 miesiące praktyki i to w realnym miejscu. Staramy się też, żeby nasi wykładowcy byli praktykami, żeby to nie byli tylko ludzie z uczelni, ale też tacy, którzy pracują w konkretnych miejscach i potrafią zainteresować człowieka tym przedmiotem od strony zawodowej, tym jakby przedmiotem studiów. No oszukujmy się, no studenci przeważnie wolą takie zajęcia, gdzie odbywa się praktyka. Na pewno czas szybciej wtedy płynie. No tak, choćby to. A poza tym łatwiej się nauczyć, jeżeli coś zrobimy najpierw, prawda? Jeszcze zostaje bardzo popularny ostatnio kierunek, logistyka. Tak. Logistykę, poprzednie dwa kierunki kończą się tytułem licencjata, natomiast logistyka kończy się tytułem inżyniera, trwa 3,5 roku i muszę powiedzieć, że w Toruniu to był naprawdę nasz najbardziej oblegany kierunek i spodziewam się, że tak będzie w każdym miejscu, dlatego że nie ma jeszcze tak dużo logistyków. Często logistyka na innych uczelniach też się pojawia jako specjalizacja, a nie typowo kierunek. Natomiast u nas jest to typowo kierunek i też nasi ludzie, którzy skończyli już logistykę, a mieliśmy tych absolwentów już kilkuset, oni mają przeważnie pracę. Bardzo często to już są ludzie, którzy pracują. A nawet zdarzyło nam się, że kilku żołnierzy dostało takie umowy na cały czas jakby pracy, nie tylko na krótkie okresy, właśnie dlatego, że skończyli studia logistyczne, bo właśnie dużo żołnierzy mamy. A jak wygląda nauka logistyki? Jak będzie wyglądać też w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości? No, logistyka generalnie to dość wymagający kierunek, dlatego, że należy do grupy kierunków inżynierskich, czyli trzeba być niezłym technicznie, więc pojawia, oczywiście jest matematyka, jest fizyka, ale są na przykład takie fascynujące przedmioty jak teoria gier. Ja sama byłam kiedyś na hospitacji i po prostu zakochałam się w teorii gier i nie jest łatwa, ale jest absolutnie interesująca. Grafika inżynierska, również przedmioty humanistyczne, czy na przykład komunikacja społeczna, bo ten człowiek jako logistyk też musi umieć się porozumieć, nie? Szybko biegnie nam czas. I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Gdzie można się zapisywać? Zapisywać można się w Inowrocławiu, w gimnazjum numer 2, gdzie będzie nasza siedziba, na ulicy Kiełbasiewicza 2. Również na naszej stronie. Na razie jest to strona Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, ale można też na Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, to i tak jest przekierowanie na nas. Nabór prowadzimy już od marca. Także czy pod naszym telefonem, czy na naszej stronie, czy na Kiełbasiewicza w Inowrocławiu można się do szkoły zapisać. I dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia. A przypomnę, moim i Państwa gościem była pani dr Jolanta Bąkowska-Janiszewska, dziekan Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Dziękuję.